Dzień dobry, przegląd prasy Glomkeeper. Cześć, my się nie dajemy długo prosić i w przeciwieństwie do polskiej reprezentacji piłkarskiej gramy w barażach, gramy do grywki i nie mamy sobie równych. Przegadajmy tej reprezentacji, ble. No dobrze, ble. No to ostatni raz już. Rewia? Mniam. No to proszę bardzo. Mniam. No i co w Rewia? Rewia. I co w Rewi? Sensacyjne doniesienie jak zwykle. Czego pokaż Małgorzata, jest pani Małgorzata tutaj. Po co chcesz po to? Już, niech pan to nie pokazuje, to nie o to chodzi. Ale tam jest jakiś czego problem. Boi się Kuba Wesołowski, proszę państwa, słucham. On pająków pewnie się boi, bo on ma hotel w tej chwili. Jak będzie pająk, to mu wszyscy wytę, tak? Czy nie? Ujawniam szokującą prawdę. Kuba Wesołowski boi się komputera. Kuba Wesołowski, 28 lat, w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników, nie jest fanem komputerów. Nie należę do osób, które godzinami siedzą przed monitorem. Komputer mnie przeraża. Mam dziwne wrażenie, że czeka na mój błąd, potknięcie. Zwierza się aktor, by dodać. Wolę przebywać wśród żywych ludzi, obserwować ich i rozmawiać z nimi. Panie Kubo, ja myślę, że dla pana dobra i dobra kolektywu, narodu całego byłoby to, gdyby pan się w ogóle bał urządzeń elektronicznych, zwłaszcza takich prostokątnych z takim szkiełkiem w środku, który robi tak czasami tak czasami tak i się oddala i wszystkim by to na zdrowie wyszło. One też są bardzo przerażające, panie Kubo. I to są te wspólne zdjęcia takie, co panu tam robią. Ale panie Kubo, żeby się nie przerażać tak komputerem, proszę tam skończyć grać w to Command & Conquer czy coś. Tam to wyjdzie pan z tych Tetrisów żywy, bo tam trzy życia i do widzenia. To ja wiem, że pan się tam obawia. Straszne. Straszne. Nie wiem, co powiększał sobie ten pan, proszę państwa. Na pewno powiększył sobie klientelę po tym, jak jego restauracja, jako chyba jedyna albo pierwsza w Polsce, dostała gwiazdkę Michelin. Czyli pan Wojciech Modest Amaro. Czyli pan, który tam niby miał być wielką szychą w Top Szefie, ale tam wielką szychą nikt nie jest, bo to niewiele mają biedni do powiedzenia po tym cięciu. Jurorzy mniej więcej 13 sekund na każdy program się pokazują tam, ale na szczęście w show jest fajna rozmowa. Pan Wojciech opowiadał o tym, jak knajpa się kręci po tej gwiazdce Michelin. No i po Top Szefie pewnie też przy okazji, że na stolik na przykład na walentynki to możecie zapomnieć i że tam kilka miesięcy wcześniej trzeba było się martwić. Na walentynki 2018 możecie. Co oni tam dają? To jest podpowiedź dla tego naszego Piotra Ogińskiego i tych podobnych wszystkich uczestników. Co pan Wojciech tam robi takiego, że to jest takie super? Wymyśliłem deser składający się z lodów borowikowych, z poziomkami, miodem leśnym i esencją mchu na przykład. Ale to nie wszystko. Najbardziej ekstremalne danie w knajpie pana Wojciecha. Tatarak. Polski rach szlachetny i szczupak. Gdy je serwowaliśmy, kelner na oczach klientów wpuszczał do talerza kilka kropel kaczej krwi. A to dlatego, że obserwacja natury pokazuje, że szczupak to taką kaczuszkę małą tam potrafi dziabnąć, nie? I te kilka kropel krwi, żeby było jeszcze fajniej, przenosiło opowieść z jeziora prosto na talerz. Oczywiście krew była jeszcze zakwaszana octem chabrowym. Pytaliśmy też klientów, czy chcą. Klienci mówią, krew, więcej krwi to dają. No. Nie wiem, czy pamiętacie, tak ale tydzień temu opowiadaliśmy o Ewie Kasprzyk, która potrzebowała młodej krwi. To zapraszam do... Ale kilka miesięcy na stolik będzie trzeba poczekać. No, 2018. Drodzy państwo, do lasu zakładam cekiny, oczywiście kpi sobie i drwi i ironizuje tutaj Grażyna Torbicka w najnowszym Party. Ponieważ oczywiście tutaj nie robi z siebie anioła i tak dalej, ale interesujący fragment rozmowy a propos wygryzienia pani Grażyny przez Hannę Lis, jeżeli chodzi o Festiwal Filmów, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i tutaj Hania wygryzła Grażynę, Torbicka straciła pracę przez Lisową, takie nagłówki można było przeczytać niedawno w gazetach i w portalach plotkarskich. Odpowiada pani Grażyna. Z jednej strony byłam bardzo zdziwiona, kiedy usłyszałam te doniesienia, chociaż z drugiej, czy powinnam się dziwić, no i tam skandal i tak dalej. No i o tym mówi, że prawda jest taka, że przez kilkanaście lat prowadziłam wieczór filmowy na festiwalu w Gdyni. To, że tym razem było inaczej, nie oznacza, że zostałam wygryziona. Znaczy, jeżeli coś się prowadzi przez kilkanaście lat, do tego uznajmy z sukcesem, bo pani Grażyna jak mało kto na kinie się zna, nie tylko tam prezentuje. No to rzeczywiście. Za duża telewizja oglądania polityków, pani Grażyna. Taka odpowiedź moim zdaniem nie do końca wymijająca i później pani Grażyna dodaje, jak tutaj dziennikarz, że w artykułach prasowych opisywano, że gdy Hanna Lis stała na scenie, na pani twarz widać było złość. Pani Grażyna odpowiada, w trakcie gali na mojej twarzy można było dostrzec jedynie zaciekawienie. Znaczy, zastanawiam się, ciekawe, kto jej to załatwił. To ciekawe, było, kiedy się potknie. Kiedy się potknie, takie zaciekawienie było na twarzy pani Grażyny. Dobrze. No ale zapraszamy, można poczekać. Bez zbędnych potknięć, co to za włosy, przepraszam, pan operator chyba linieje już na zimę. Bardzo dziękujemy, spotykamy się za tydzień, bardzo udanego tygodnia, pamiętajcie, że głosujemy na Glam Awards, jeszcze na glamki.pl. Ostatnia chwila właściwie, a gdybyśmy byli jakoś potrzebni, to dajcie znać. Dajcie cenę, przyjdziemy wcześniej. Cześć. Do usły, dozo, cześć.